S8, wylot z Warszawy. Okolice Janek. Niedługo się zbliżymy do tego węzła. Uwaga, trzy pasy ruchu, wiadomo, to jest S8, ekspresówka. Dodaję gazu. Tu nie idzie praktycznie rzecz biorąc ruszyć. To jest coś po prostu niepojętego, że tutaj kompletnie żadna piaskarka nie przejechała. Nic, kompletnie. Tak jak spadł deszcz, przyszło minus jeden na zegarze, tak, nic nie przejechało, kompletnie. Wyjechałem z ulicy Kasprowicza z Warszawy o godzinie 15:40. Jadę już 2,5 godziny. No więc jedziemy, S8. Całkowity lód, totalny, nic więcej poza lodem tutaj nie ma. Dodaję gazu. Na momencie łamie mi zestaw. Przełamuje mi zestaw przy prędkości 10 na godzinę. Normalnie przełamuje mi, bo jest pochyłość asfaltu. Ja pitole. By the way, dodaję gazu. No, tak wygląda dodanie gazu. To jest totalne lodowisko. Całkowite, totalne, maksymalne lodowisko. Tutaj już lodu nie ma, ale za to lód jest tam. Po drugiej stronie jest tragedia. To jest całkowity zlodowaciały pas ruchu. Totalnie, kompletnie. Oni jadą ze 20 na godzinę. No może 30. No. To co tutaj się dzieje w kierunku Warszawy na przeciwległym pasie, to jest coś potwornego. Tam jest totalny, całkowity lód. Auta jadą 20-30 na godzinę. Ja już nie mówię o moich pasach ruchu, bo tutaj nie ma lodu, ale jest straszny korek. Ale tam to jest tragedia po prostu. Ja się pytam się, gdzie są służby odpowiedzialne za nawierzchnię? Gdzie one są? Ktoś tu wygrał przetarg, ktoś tu dostał pieniądze na utrzymanie drogi, ale niestety tej drogi nie utrzymuje, no. Co tu się dzieje? Po prostu, no zobaczcie, stoją auta, normalnie stanęły, bo nie idzie zjechać z tej górki. Ja pierniczny, ale jaja, normalny paraliż. Ja nie wiem, czy to będzie widać, ale nawet w światłach odbija się ten lód na drodze. To jest masakra, co tu się dzieje. Tak to wygląda tutaj, że był dzwon. I w tym momencie przyjedzie policja i orzeknie winę przykład, no, któregoś z kierowców, załóżmy, tak, czy tego z tego zestawu dużego,
czy tego z osobówki, nieważne. A gdzie tutaj jest ich wina? Gdzie tutaj jest ich wina? Tutaj lud jest, całkowity lud. Czy to jest wina służb? Ja pitole. No ale jaja. Tutaj też już ten lewy pas to coraz gorszy jest. Ja pierniczę. No ten to ma naprawdę wielkiego pecha. No zgarnął osobówkę jakąś tutaj na przydroże. No ale ten to... No... No miał pecha. A tutaj w dalszym ciągu lód u nich. Na tamtym pasie w kierunku Warszawy. Oni tu mają naprawdę piekielnie tam.